The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy Lies of P. Jednocześnie poprawiam dźwięk, chyba troszeczkę był za głośny, ale czajcie jak się zmieniło, kurde, tu. W pokonaniu Romea już nie jest ekran loadingu, nie jest już w pociągu, czy tam w hotelu, ale chyba raczej był w pociągu, tylko jest właśnie w tej operze. Jest naprawdę fajne. O, przełamanie tego zmniejsza liczbę zrobów, co chodzi o gniewą pulsu. Aha, czyli to taki mocniejszy debuff. Dobra. Okej, to było trochę nienaturalne. Uwaga! Jak widać, moje zdrowie, moje punkty baśni oraz ogniwa pulsu, użycia sześcianu, etc. Wszystko jest większe razem z Legionem, a to dlatego, że jak mówiłem, jak zapowiadałem, w momencie, w którym wyjdzie możliwość klonowania przedmiotów bądź mnożnika Erga, to zamierzam ją wykorzystać i takowa też nadeszła. Dzięki mnożnikowi wyfarmiłem sobie w ciągu tygodnia około 2 milionów Ergo, 2,5, i to pozwoliło mi rozwinąć moje statystyki na taki poziom. Dodatkowo udało mi się też pomnożyć kwarc, dzięki czemu mam dostęp do wszystkich ulepszeń napędu P. A jedno z piątej kategorii, które bardzo mi się podoba, to możliwość posiadania dwóch rąk Legionu. Aktualnie mam sznurek i sokole oko. Zobaczymy, co będzie później. Mamy też więcej użyć ogniw pulsu, więcej użyć sześcianu i więcej przedmiotów jednorazowych, choć to wziąłem chyba tylko raz. Dlatego mogę dwa razy użyć kamienia szlifierskiego i zbuffowałem sobie to, że jeśli użyję kamienia szlifierskiego, to naostrzy mi ją broń. Wyjdźmy za... O! No dobry! Tu jesteś, Geppetto! Się zastanawiałem, gdzie cię wcięło. I'm glad you're safe. I was so scared I would lose my precious son. It's risky for me just being out here. Fortunately, you didn't need my help. I'm so proud that I got to see my son defeat the king. Hopefully, the lesser puppets will die down soon. Now that the king is dead, the puppets have no leader, no direction. But the curse of the petrification disease still lingers. It's tough. But I know where you should go now. The Grand Exhibition. Rumors say the alchemists there have developed a cure. As a man of invention, I'm skeptical of the alchemists, both their science and their motives. But they may be the city's last hope. Won't you help me, son? Take this. You'll find it most useful. If it will help Antonia and the others, it's worth exploring. Go to the Grand Exhibition and see what you can find. Nice! Maksymalnie liczba ogniw pulsu wzrosła. I to mi dał? Czy coś innego? Nie tutaj, tutaj. No nie, nic poza tym nie wpadło. Dobra, dzięki. Coś jeszcze powiesz? That one puppet could control so many others. That's a memorable feat indeed. Unlike a real king, the puppet left no heir. The remaining puppets are leaderless, and we can reclaim the city. But it's still a city beset by the petrification disease. Seek a cure from the alchemists at the Grand Exhibition. That one puppet, unlike a real... But it's still a city... I a propos... Odblokowałem też większość ulepszeń do rąk Legionu.
czytaj prawie wszystkie, bo jedyne czego nie mam, to ulepszenia rąk Legionu, których jeszcze nie posiadam. Potrzebuję tych dwóch wtyczek Legionu jeszcze, choć nie mam żadnego pojęcia, gdzie mogę je znaleźć. Ale dzięki temu będę mógł wam pokazać trochę więcej, jeśli chodzi o tę grę. Takie załatwiam przeciwników, to lubię. Ale to się w walce naprawdę może przydać. Wiecie, wycofa się, po czym nagle tak doskoczy do przeciwnika. O, wyjmijmy sobie rączkę. Strzałem. Okej, ale jeden strzał z tych sokolich oczu jest w stanie zabić przeciwnika. No, bynajmniej marionetkę. Granaty wyłamkowe. Dwa uderzenia z tego rozpruwania. Też dobijałem, pięknie. Kolejna ochrona Geminiego. Może ile razy jeszcze zamiast Gemini powiem Gemini? Jak tak fajnie akordeon nie gra? What's going on? All these puppets look utterly down. Depressed even. And that seems weird. That's weird, right? Trochę. Tylko zębatę. Fragment Ergo. Okej, no to sporo bije. Ale w ogóle dwa strzały wystarczają z tej broni, żeby zabić jakąkolwiek marionetkę. Czekaj, to się na ludzi będzie sprawdzało. A ulepszyłem też dość maksymalnie pojemność owoców na drzewie. They seem lost. Then again, maybe they're warning him. Whatever's happening, it's like they can't get their elbow joints from their tail sockets. I'm not even sure they can function without the king to guide them. No bywa, nie? Strzelać do niej z tego. Czy do niej, w ogóle do marionetek mógłbym strzelać z tych... z tego sokolich oczu. Aha, był poza zasięgiem. Była, przepraszam. To jest ta mocniejsza, dobra. Trzymaj. Zawsze to bawią z tego, okej. Kurde. Nawet nie powiem, że to jest za łatwe, bo te bronie po prostu są tak ulepszone. A, właśnie. Ale też jedna rzecz, którą się dowiedziałem, dzięki Kłazowi. Motoryka buffuje obrażenia na bazie siły. Trzy ostatnie, to widać, że to buffuje obrażenia. Technika i motoryka. Tylko, że technika bazuje bardziej na zręczności, a motoryka na sile. Bo w sumie ma to też trochę sensu, no bo jakby poprawiam motorykę marionetki, czyli jest ona się w stanie lepiej ruszać, szybciej, potrafi mocniej dupnąć. Ma to jakiś tam sens. Mnie ten sens podczas wydawania punktów umiejętności niestety trochę umknął. Znaczy, może punktów umiejętności.
levela. Bo w sumie też to bardziej tutaj, jest rola kwarcu. Co jest w skrzynce? Miecz zegarowy. Zobaczmy go. A mam też dwie bronie, bo sobie mogę. Mam tak rozwinięty udźwig, że mogę sobie pozwolić na dwie bronie w ręce. Zobaczmy. Miecz zegarowy. Nie, kurde. No tak. Tu. Burza cięć, to znamy. Dzwon prowokacji, to jest nowe. Przez krótki czas prowokuje otaczających wrogów, aby zwiększać atak zarówno bohatera, jak i przeciwników. Okej. Okay. Ciekawe. Głównie miecze zegarowe stworzone na pamiątkę... Przepraszam. Na pamiątkę budowy wieży zegarowej. Posiada ostry sztyk w wykształcie wskazówki zegara, dzięki czemu nadaje się i do cięć, i do pchnięć. Miecz zegarowy stworzono na pamiątkę budowy wieży zegarowej. Wzorowano się wskazówką minutową zegara. Ludzie docenili fakt, że głównie miecza ozdobiono tradycyjnym grawerunkiem. Metalowa rękojeść, gustownie wykończona złotymi zdobieniami, została wyposażona w licznik czasu z alarmem. Miecz zegarowy zarówno... Dobra, i dalej jest to samo. Okej, okay, jak się to atakuje? Jak się to prawo? Nie. Prawo to jest ręka Legionu. Lewo to jest broń. Okej, okay, taki... Miecz po prostu. Takie połączenie miecza i rapiera, bym powiedział. Fajne. Chociaż ja tam wolę zostać przy moim tutaj ostrzu. Ale na razie trzymamy się rozpływacza. Czy ja chcę używać ogniwa? Nie mogę. Czemu nie? 12 sztuk, a jeszcze wykorzystałem. Akademia Lorenzini. Ciekawe. Ewidentnie mam tam iść. To jest, czy to jest cała wystawa? No, pięknie. To się nazywa gładko... rozwalenie przeciwnika. Zajebista jest ta broń. Głównie dzięki temu atakowi, który się rozciąga. To jest dobre na grupki. Dziękuję. Fragment promienistego Eldo. Ok, no wejść tam nie mogę. Chyba. Tada nie mogę przejść. Przynajmniej nie tą stronę. Okej. Okay. Drzwi jakieś? Chyba nie bardzo. Stąd ja przyszedłem. To jest element otoczenia, którego nie da się zniszczyć. To w sumie był chyba kiedyś człowiek, tylko aktualnie zostało tutaj jego ciało. Patet stracił głowę normalnie do tej zarazy. Dobra, mogę wejść na mapę. Nie wiem, czy Akademii to pasaż, no ale dobra. Chyba, że przeczytałem. Co jest tam? Zajebiście! Ej, to naprawdę ładnie wyszło. Okej, znowu. Takiego truchła jeszcze nie widziałem. Fragment jasnego ergo. Jest tu
chciał coś przegryźć? Nie wiem. Wygląda jak przyszykowana na jakieś przyjęcie. No ale to trochę nie zwiastuje niczego dobrego. Tego odblokowany skrót. O! Okej, okay. Może lepiej nie wiedzieć, jakim cudem ona się tam dostała. A sobie jedziemy na ogniwo po prostu i tyle. No, dobra, bo już się przeraziłem, ale nie, dobra. Czyli zadziałał po prostu ten... Ten zadziałał. Amulet. Bo tak patrzę i nie schodziłem mi te ogniwa. I musiałem sprawdzić, czy nie schodzę za każdym razem, czy to po prostu ten amulet działa. Ale na szczęście to tylko amulecik. No i cyk, dwa wozy już są w drzewku. Kolejny skrót. Pamiętam, że jakaś babka chciała, żebyśmy jej stąd wino skołowali. Staram się. Kolejny skrót. Okej. O, siema. Usiadłem. Sobie zdychaj. Dobra. I faza. I farbem promienistego ergo. Teatr Clemens. Klucz na pierwsze piętro pasażu. Okej. Okay. Zobaczmy. Klucz znaleziony przy zwłokach w pasażu Lorenziniego. Otwiera przejście na pierwsze piętro pasażu. Pasaż Lorenziniego był niegdyś barwnym, ekstrawaganckim miejscem. Dziś kipi od śmierci i wrzasków nieumarłych. Unlucky? Jakby... Nie wiem, jak to skomentować nawet. No, trochę to... Punkt oddaje tak naprawdę aktualną sytuację. Dobra, no jedno przejście zbadane, no to... Nie, czekaj, stąd to ja przeszedłem. To idziemy teraz tędy. Jak oznaczenie. Okej, okay, ten wyglądał jeszcze inaczej. To w ogóle wygląda jakby dookoła siebie tą trutkę, czy trutkę, ten kwas wydziela. Okej, mamy kluczyk. Wykorzystamy od razu. A, widziałem. Wygląda trochę. Nie skorpion z Mortal Kombat, tylko po prostu jak skorpion wygląda z tym żądłem takim, co wystają z nim głowy. I w sumie reszty ciała też. Okej, nie wiem, czy nie przesadziłem trochę z tym levelowaniem. Ten wybucha. Po śmierci, ciekawe. O, motylek jest. Do przewidzenia było, że wstanie. Jest
Złoty, to jeszcze nie było. Zabij wszystkie rodzaje motyli. Okej, okay, ale to nie są wszystkie motylki. Mam nadzieję. Dobra, użyjmy to. O Jezu, tak! Tak, to jest dobre. Że to tak się szybko wykorzystuje. No come on, okruch gwiazdy, serio? To jest totalnie not worth. Dobra, jeszcze jednego. Prześciany. Okej, okay, mamy wino. Sporo jego ilości. Mamy pieca. Really? Okej, okay, to się mogło skończyć źle. Okej, okay, nowa rama. Nie tego bym się spodziewał, ale zobaczmy, czy jest lepsza. O, jest lepsza. Okej. Okay. Produkowany na zamówienie element wykonany przez warsztat marionetkowy Lada. Model ten pozostaje na rynku już od dłuższego, od długiego czasu, jest więc niezawodny, choć ciężki. Okej, no ale mi to dalej nie będzie zbytnio przeszkadzało, więc bierzemy. Okej. Realizator baśni. Czyli ja w sumie idę z tego wina perozowego, to jest faktyczne wino, a nie na przykład krew ludzi, którzy zostali tutaj zabici. Jeżeli wygląda by ich działo i ze słupetyfikacji, a wtedy byłoby to bardziej fioletowo niż czerwono, więc... Powiedzmy, że to wszystko to wino. Koncert w domu opieki Monad. Zapraszamy wszystkich na koncert, który odbędzie się w domu opieki Monad. Wznosimy modlitwę o udane otwarcie wystawy. Nasi podopieczni niosą wam wiadomość pełną miłości i nadziei. Nie przegapcie tej okazji i wysłuchajcie najszczerszego recitalu w całym kracie. Data i godzina, dzień i godzina, data nieznana, na 18. Główny plac pasażer Lorenziniego, sponsorzy Lady Isabel i Sofia M. Okej, okay. Czy to jest, czy Sofia to ta Sofia, która nam pomaga w levelowaniu? Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na rzecz ubogich bliźnich. O, proszę. Sofia miała kontakty. Podziemne przejście. Jest potrzebny kluczyk. Jeden jest sam? Że tak, zobaczymy, czy nie będą koledzy. A, tak, takie coś było. Dobra. A, okej, okay. Dobra, to jest skrót. Do zdobycia. Kurde, ciekawe, czy jakbym to podpalił, to czy to by się zajęło się ogniem? Żelazna ochrona Jeminiego. Mam w ogóle 14 tysięcy ergo, a potrzebuję 20 chyba 2 na kolejny level, także... Nieźle. Okej! Okay. Nawet nie jestem zły, że mnie tak przesunęło. Ej, czemu on wygląda? No ja pierdolę. Ej, on wygląda normalnie jak Lorax.
Dwie, trzy wersje. Rozumiem. Okruch gwiazdy. Seriously? Za takie coś tylko okruch gwiazdy dostałem? Mi się wydaje trochę nieadekwatne. Proszę o więcej. Okej, okay, nice. Teraz bym się z tego legionu wycyckał, ale nie jest to nic, czego nie mogę sobie w te ręce wtłoczyć. Zmienię sobie na to, bo trochę nie użyłem prawie w ogóle już tego szturka. No kurde, no chciałem tego uniknąć akurat. Ta spada. Tu też będzie ziomek? Tutaj nie, to nie jest... To nie jest w ogóle reguła. Raz tych się pojawi, a raz nie. Dobra, tam wiem, gdzie będzie. Okej, nawet fajnie eksplorujemy. Choć nie powiem, te moje statystyki trochę tutaj pomagają. Dość szybko odkrył. Kto w takim miejscu pełnym trupów żywych bądź nie gra sobie na klawiszach? Dobra, okej, wszystko to wygrywane. Jezu, tego typu tu nie zauważyłem. O, mamy klucz do podziemnego przejścia. To jest... Blokowanie też? Jap! I to mnie... Gdzie to się otworzy? Z tej strony, okej. Okay. A i to w sumie... Jak już jesteśmy, no to zobaczmy ten pasaż od razu. Jakbyś taki fajny skrót blokowałem. Zwłaszcza, że jakbym się teraz chciał się cofnąć, to znaczy, że się cofnę do Stargazera i będę momentalnie obok tego gościa. A nie powiem, troszeczniku, jestem ciekaw, co pan gościu może mi zaoferować. Wracaj, motyl. O, ten kamień bardzo ciężko zobaczyć. Ej, ładnie idzie. Dobra, rozkład wszedł. Tak, żeby to korzystać. Dobra, czekaj, szybko, bo zaraz mi się broń zniszczy. Zwiększa, usuwa. Aha, dobra, nieważne. Mogę? Dobra, mogę! YOLO! Mogę sobie użyć od razu kamienia szlifierskiego, byłoby szybciej. Proszę, kolejny motyl! Jeszcze ten zdobycie. Dobra, najpierw motyl. Oj, nie. Może to był jednak drugi pomysł. Nie może na pewno. Smakujcie ostrza. Ok,
Okej, okay, nie powiem, teraz mi się ten baśniowy kurz bardzo przydał, ale motyl niestety mi zwiał. A to szkoda akurat. Teraz to skrót odblokuję chociaż. Ale nic sardzonego, bo ten motyl powinien się tu pojawić ponownie. Dobra, co jest w sejfie? Włócznia honoru. Okej. Okay. Morderczy atak. Zamach broni, by zaatakować, zadaje wysokie wrażenia wrogom, którzy zaatakują. Szarża naprzód, atak i szeroki zamach. Zobaczmy. Luksusowa głownia włóczni używana przez odtrąconych. W metalu wygrawerowany jest skomplikowany wzór. Rodziny się ich wyrzekło, jednak oni sami nie wyrzekli się swojej dumy. Nie mając nic poza swoim honorem, odtrąceni ruszyli przed siebie, dzierżąc włócznie. Rękojeść lancy bojowej wykonanej na zamówienie przez trpiciela z szeregów odtrąconych. Miedziana rękojeść wyposażona jest w obrotowy element wspomagający szarże. Honor albo nic. Tylko to pozostało odtrąconym, którzy byli zarówno arystokratami, jak i tropicielami. O, okej, okay. Ciekawe czy... O, a dobra, to się na jakiś czas tylko... Niweluje. Okej, good to know. Dobra, cofnijmy się może do tego Stargazera. Ciekawe. Kurde, aż bym się teraz cofnął po tego. Chyba to przejście, chyba tutaj. Who are you? A lost visitor? Or a looter who's arrived too late? You look like a stalker. I figured you were all dead. No offense. Stalker, visitor, looter, I don't care. Just buy what you need and leave. I came to Krat to see the wonders of the Grand Exhibition. Talk about bad luck. Not only was the Grand Exhibition a huge disaster, I can't leave because of, well, monsters. If you want to see the exhibition for yourself, head toward the wine cellar down below. I came to Krat to see the... Tell me what you need. Się powtarza. Co ma na stanie? Okej, okay, a póki... Specjal... A masz więcej, czy tylko tę jedną? Może więcej! Dziękuję! Brakowało mi tego. To bardzo. Dobra, tego mam sporo, ale wykupię. Co jest w tym? Zobaczmy. Rękojeść, czy w ogóle piła elektryczna? Wytrwałość i skondensowane cięcie. Cięcie wroga znajdującego się przed tobą. Wytrzymać ataki. Głownia. Okrągłe. To okrągłe ostrze pił. Dobra, bez głowni. Okrągłe ostrze pił stworzone z wykorzystaniem prawa indukcji elektromagnetycznego Faradaya. Im skuteczniejsze twoje ataki, tym szybciej się obraca, zwiększając siłę ataku elektrycznością. Okrągłe ostrze piły, do której przyczepiono akumulator, było bardzo skuteczne. Nawet najsilniejsze marionetki nie mogły wytrzymać obrażeń, które zadawała ta broń. Rękojeść została wykonana ze wspornika generatora, zrobiona z myślą o rozładowywaniu wibracji wynikających z prędkości obrotów. Drgania piły były zabójcze, również dla osoby, która jej używała, aby broń była niebezpieczna tylko dla przeciwnika. Stworzono specjalną rękojeść tłumiącą drgania. Dobra, bierzemy. Amulet nieugiętości zwiększa odporność na zakłócenie, porażenie i przełamanie. To się też przyda. Dobra, dziękuję, Mordo. Nawet mi bardzo, że pomogłeś. Wbijemy szybko tylko do tego motyla. No chyba se żartujesz, serio? Teraz w drugą stronę. Ale chemiczny wzmacniacz! Okej. Okay. Czekaj.
Spokojnie, koledzy, zaraz się wami zajmę. To muszę usunąć z siebie ten kumplet. Oraz ten kumpla z moich pleców. Dobra, nie wiem, nieważne. Broń jest totalnie zniszczona. Broń jest kompletnie zniszczona. Czyli będę musiał naprawić. Zapewne u Gieni. Dobra, teleportujmy się od razu do hotelu. Kurde, nie powiem, nawet fajny progres. Się nam to udało ogarnąć. Zagadajmy do Sofii, czy ona ma coś do powiedzenia a propos właśnie, czy bardziej może my ją zagadamy a propos tego, co tam było powiedziane w tej notce. You're back. I was so worried when you marched off to fight the king. But this, it's a necklace from the Monad Charity House. They took care of orphans and impoverished children from across Kraat. Many of those children grew up at the Rose Estate and became alchemists, technicians, and stalkers. I hope the king didn't harm any of them. Or don't tell me. The king's ergo is actually... Are you okay? You look ill ever since I mentioned the necklace. My heavens, you look... Carlo. You're changing. You're becoming something more than a puppet. Almost human. If this is what you want, just keep behaving. Keep feeling like a human does. You might just hold the true secret of Ergo. Czy mnie się właśnie zmienił fryz? What? I co, bo sprogresowałem fabułę? I'll use my power to help you. Dobra, to nie... Ej, co tu się od niej bawiło właśnie? Alchemiczny wzmacniacz przyspiesza wzrost dukatowych owoców. Botaniczny wzmacniacz wzrostu sporządzony przez legendarnego alchemika z wykorzystaniem tajemnej wiedzy. Skraca czas potrzebny, aby dukatowe drzewo zrodziło owoce. Wiedza alchemików w jej rozlicznych aspektach dała początek dostatkowi. Botaniczny wzmacniacz jednego z alchemików zrodził nawet cudowne drzewo. Okej. Okay. No, próbowałbym. To ma tylko jedno zastosowanie, więc zobaczmy. Przekaz zbierzemy dukatowe owoce. Zobaczmy, ile. O ile to przyspieszy wzrost kolejnego owocu. Dobra, może tam poczekajmy jeszcze, aż się ten wszyscy zrobi. Czekaj, czy Gianzio coś powie nowego? Stalker, please. Nie, on ciągle milczy. Wiecznie jedna to samo. Zawiedziony jestem troszkę, kolega. Zawiedziony jestem. 3, 2, 1. Cyk. O no, come on, akurat jak się miał zespałnić, no. Dobra. Tutaj cyk, zbieramy. Tak, tak, tak. Wstrzyknij wzmacniacz. Aha, i to... Dobra, i to przez 10 minut będzie boostowało wzrost.
Ej, dla mnie zajebiście. To bym chciał tylko uważać, żeby pamiętać o tym i tego nie zmarnować. W sensie, no zakładam, że to po prostu jest, działa wewnątrz grobu, a nie zgodnie z czasem normalnym, ale tak czy siak będę musiał uważać na to, żeby zbierać te owoce. To mnie naprawdę intryguje, bo nic z tym nie mogę póki co zrobić. Ale zapowiada się to ciekawie. Tutaj oczywiście przez to, że mam kwarc, to się cały czas tutaj wyświetla. No ale... Aha! Dobra, o to chodzi! Z tym kształtem. Czyli teraz mogę zmienić na krótkie włosy. Ale nie, zostawię, bo... Jak to się fabularnie tak zmieniło, no to wydaje mi się, że to chyba powinno tak wyglądać. Choć nie wiem z jakiej racji to się tak w ogóle ogarnęło. Tutaj taki kompletny rysunek dla was, tego serca. Chociaż nie wiem, czy to się jakoś zmienia, kiedy odblokowuję te fazy. Jak widzicie, mam tutaj wszystko odblokowane. Ale powiem wam, to, że jest tylko po dwie umiejętności do każdej do odblokowania, to się nie dziwię, bo jeśli materiał, który widziałem gdzieś na YouTubie, jest prawdziwy, a propos ile jest tych kwarców w grze, to jest ich ponoć 16. To patrzcie, tu mamy cię 4, tu kolejne 4. Czyli już macie 8, żeby dojść do fazy trzeciej. Potem wydajecie 6, żeby dojść do fazy czwartej. Wydajecie 2 i jesteście w piździe. Bo do fazy piątej nie dojdziecie. Za pierwszym podejściem. Czyli albo tutaj trzeba wtłoczyć nową grę plus, jeśli gra taką posiada, albo po prostu dostajemy kwarc gdzieś za jakieś nagrody. I materiał po prostu się myli. Oh my. This is a change I didn't expect. Did the King of Puppets get you? Or some other ruffians? I'm glad you're growing, but I'm not sure what to make of this. Be wary of dangerous people. And always be a good boy for me. Okej, wygląda to tak, jakby Geppetto się nie spodobał ten fryz. Ah, I'm glad you're here, my son. Have you seen that painting? I can't believe my eyes. It's almost as if something is growing out of the portrait. I remember commissioning that piece from an artist named D. Gray. Like all artists, he was eccentric. He claimed that a painting could harbor a living soul. But how can that happen? Just like the fairy tale. Forgive a foolish man his ramblings. Perhaps the seed of its growth was there all along. I know you're curious, so see for yourself. I have my work to keep me busy. You don't remember much beyond Rosa Isabel Street, do you? Ask me about areas you want to know about. Okay, mamy nowe rzeczy. Pogadajmy. Najpierw wielka wystawa. We plan to reveal our new automated puppet technology at the Grand Exhibition. If it hadn't been cancelled, it would have shocked the world. The alchemists are there now, working on a cure for the petrification disease. Dare we hope? In my experience, they always have an ulterior motive. Remember, be on your guard when you're with them. The barren swamp was originally vacant, useless land. It became a massive dumping ground when the factory started disposing of puppets. The polluted groundwater spawned strange creatures. Perhaps similar to the ones in the cathedral. Definitely worth an investigation. And rumors whisper of rare treasure in a monster's nest. Why don't you go look for it, son? Krat Central Station. Yes, it's where you woke up. There used to be a workshop near the station. However, the puppets destroyed it when they attacked. Many of the puppets have moved on, but now
Strange monsters lurk nearby. Be careful if you go back. You're precious to me. People call them the Alchemists of the Isle. Their headquarters must be on an island across the sea, but it's not on any charts. I remember tales of an underground dock in Krat, where the alchemists would embark. That's all I know. Dobra, dostaliśmy odrobinę tej. Jak te włosy tam fajnie, kurde, latają, tak skaczą. Pom, pom, pom. Dobra, bo ta muzyka to tutaj gra sama z siebie, czy ktoś to wygrywa? Skandal. Nie, nie, to Wii po prostu. Wii, tragedia po własnej konstatacji. Tylko nieliczni obywatele Kratu nie znają Wii. Książę wyższych sfer... A, że Venini, dobra! Nie znają Veniniego. Książę wyższych sfer, człowiek odpowiedzialny za wielkie przymierze automatycznych marionetek i założyciel najwspanialszego zakładu wytwórczego w wieku zaledwie 18 lat. Człowiek zawsze dbający o szyk i pragnący rozbawiać innych. Venini to najbardziej znienawidzony i uwielbiany człowiek Kratu, którego niewinna pasja rozczula nawet jego wrogów. Jeszcze mniejsze grono zdaje sobie jednak sprawę z tragedii, jaka spotkała go za młodu. Prawda o śmierci rodziców Veniniego została zatuszowana. Oficjalnie są oni ofiarami morderstwa, do jakiego doszło w ramach napadu rabunkowego. Mimo tragedii, jaką Venini przeżył w młodości, wyrósł na pogodnego człowieka i stał się dobrze znaną osobą, z której każdy rodzic mógł być dumny. Nikt nie wie jednak, że co roku Venini prosi w tajemnicy o udostępnienie mu akt sprawy i że za każdym razem prośba ta jest odrzucana. Wokół tragedii tej narosło niegdyś wiele podejrzeń. Wiadomo też, że podczas śledztwa swoje wpływy wykorzystywała pracownia i alchemicy. Najbardziej interesująca hipoteza głosi, że morderca nie był człowiekiem. Gdyby była prawdziwa, wyjaśniałoby to podejrzane naciski pracowni i alchemików na zatajenie sprawy. Tłumaczyłoby to też obsesję Veniniego na punkcie wynalazków i osiągnięć od najmłodszych lat. W tym tkwi sedno prawdziwej tragedii Kratu. Nawet Venini, najbogatszy i najbardziej wpływowy w mieście, nie może mierzyć się z ich siłą. Z drugiej strony, z tego faktu wynika coś jeszcze. Zdaliście już sobie sprawę? Państwowa cenzura nie pozwala mi tego napisać, ale jako człowieka pióra ciekawi mnie, czy lud jest gotów pogodzić się z prawdą. Prawdą głoszącą, że pośród nas funkcjonuje morderca ze stali. Być może nasz Krat nie jest jednak taki bezpieczny. Okej, no na pewno nie odnosi się to do nas, jako do Pinokia. No bo... ten tekst został napisany dawno temu. A czekaj, muszę cofnąć w tajemnicę. A jakżeś już przyszedł po kim, ja jestem, żeby ci się odmówić solidnego cięcia po ryju. Skrót. A co, to jest tylko po prostu przyjść, posłuchać muzyczki, kupić coś od typa? Nie wiem, że ja tutaj muszę coś omijać. Nie ma cholery, to nie może być wszystko. Elo. Jak to się mogę bawić? Dobra, jak chwilę jestem w kropce, to się autentycznie nie wiem, gdzie mam teraz iść. W ten podziemny klucz to mnie w sumie donikąd nie zaprowadził. W sensie po prostu trochę sekretów, nic więcej. Niby żebyś na wystawę mamy bardziej zwierzętą piwniczkę z winem, no ale... jak ja mam się z winem, zwiedzając ją, to nie jest...
doświadczenie. Jeszcze jedyna osoba, która nie została. Dobra, te. Bez przesady, co? Jest ci jeszcze ktoś nie wysmażył? No, leżeć. Ja mam w ogóle wrażenie, że ja ogniem greckim zaczynam palić po jakimś czasie z tego Blomberga teraz. Patrzcie. Nie, niebieski płomień! Ta eksplozja jeszcze. Jeszcze by niedługo to będzie trzymało. Piękna rzecz. No i tutaj wychodzę. No i jestem w tym miejscu. Co i tu? Tu był ten podziemny pasaż, no ale tam idę do tego skrótu. Wróć, był. Tutaj w sumie dalej jestem. A, czekaj. Tu! No właśnie, tu mnie nie było. Ładnie. O, tu mamy nowości. No, to jest trochę przerażające. Mister elektryczny. Nadciąga najwspanialszy pokaz na Ziemi. Największe widowisko na świecie już niebawem zawita do Kratu i rozpali waszą wyobraźnię. Panie i panowie, przedstawiam wielką wystawę miasta Krat, stolicy jutra, serca nowej epoki. Najnowsze maszyny, balony rozpościerające się na niebie, a także znamienity program artystyczny, który zachwycał widzów od wielkiej pustyni na południu po kraje Dalekiego Wschodu. Nie wspominając o esencji automatycznych marionetek, źródle odrodzenia Kratu. Czeka was najwspanialsze widowisko. Nie przeocz poniższych atrakcji wielkiej wystawy. Marionetki przeszłości, marionetki wielofunkcyjne, kolejka Veniniego, nowe marionetki Lokaje, specjalna wystawa z kart Dalekiego Wschodu. Jeśli chcesz zobaczyć te cuda, koniecznie przyjdź. A kurde, gdzie? Tu jest schowana. Księżycowy kamień półksiężyca. Albo ten kamień kwadry. Ale przyjdzie z nic. Godzina 5 już na liczniku. Ja nie wiem, czy w ogóle idę w dobre miejsce. Okej, okay, mogę ich spalić. Albo mi skoczą na plecy, albo będziemy mieli Jokera. To jest jakiś elitarny próg, jak nic. O, okej! Okay. Można i tak. O, a to akurat miło. Ze strony tego, że atakuje też tego ziomka. Właśnie! Tylko chciałem fajnie złapić z tej ekidy, a prawie dałem się zabić jeszcze. No ale dobrze myślałem. Elitarny wróg, bo dostanę za niego amulet. No chyba, że ten amulet dostałem, ale gość tak się tutaj pojawi jeszcze raz, no ale tylko wątpię. Zobaczmy go. To będzie ten tutaj. Amulet łowcy. Zwiększa ilość ergo pozyskiwanego podczas zabijania wrogów. Ej, nie takie złe. Dobra, na razie niech będzie co jest. Właśnie tutaj zobaczmy, czy czegoś się
pochowało. Jeszcze czegoś tu twórcy mi pochowali. Skoro już tak łaskawie te drzwiczki wszystkie porozwalał. Chyba nie, to jest krew. Myślałem, że to jest proch i mógłbym to zapalić i gościa wysadzić tutaj, ale nie. To tylko zaschnięta krew. Nic więcej, nic mniej. Korwo zrównoważenia. Is it the old woman, venerable lady, looking for some wine? You know, like the wine you've got? Proszę, mamy to winko, które chciała babka z ulicy. Będziemy mogli je oddać na następne materiale. Hello? Is anyone there? Calling any and all stargazers in the vicinity. Please respond. Over. Ooh, nice! Od razu tutaj skrót. Pięknie. Ale Venini się kurde odezwał. Ej, ale to mi się podoba akurat. Dobra, o co kawan Venini? Rozumiem, że teraz na wprost jest ta wielka wystawa. O, chyba tak. Ona jest nowe przejście. Exhibition theme was automatic puppets and city of the future. The plan was to showcase and demonstrate the most advanced technology in Krat. But you know the rest. You can't hold an exhibition in a city that's fallen into utter chaos. And now the whole city is an exhibition of a nightmare. Co ty nie powiesz, Gemini? Dobra. Intrygujące. Musimy tu ładnie zdychać. Do zblokowania. Otwieramy? Otwieramy. Aha, nie mogę to z tej strony. Świetnie. Ja już żebym się tak fajnie, tak żebym się ucieszył, że wejdę sobie do środka. Ale to jeszcze nie teraz. Ja się obawiam z lataniem tutaj bardziej, bo już powoli zwiedzam tę wystawę, a tego bym robić nie chciał. Niestety, kolego, za słabo się bronić. Nawet pies cię nie uratował, mimo iż mi wskoczył na plecy. Dobra, nie, chyba będę się powoli się tepnąć, chyba że nawet Stargate to widzi. Jako dziabnę go tak lekko po prostu hitlera. Po dupie bardziej.
proszę tego robopsa. Okej, okay, prawie one shotuje z sprintu. Good to do. A kolejny jakiś mocniejszy chyba. Jak mi odwinął! Ale jak się jeszcze w ostatniej chwili go zablokowałeś. Parowałem go właściwie. Tutaj ten porażony. Porażenia lada, okej. Okay. Na zasobnik zakłócenia. Zakłócenie chwilowe już mi nie straszne. Oczywiście to coraz cięższe, ale... Uj, i dobra, już dosyć mam mocne obciążenie, no to cyk, rezygnujemy z broni w takim razie. Mnie tam ta jedna broń się podoba. Boże, jak ja... Jak ja kurde takiego czegoś nie lubię, wchodzę do tej lokacji, chcę ją zwiedzać, ale mam z tyłu głową, już musisz kończyć człowieku, kończ! Ale nie umiem, nie umiem przestać! Za dobrze mi się gra w tą grę. Zbiornik Legionu. Pusto. Człowieka. Okej, okay, właśnie jadę w jakąś inną część lokacji. To chyba błąd. Wiesz, jak odblokuję Stargazer, to będę nawet zadowolony. Jest Stargazer, dziękować! Dobra. Zjeżdżamy w takim razie. Galeria wielkiej wystawy. Co to kurwa jest? Widzicie to? Co to za jakiś drylonator? Kto wpadł na pomysł takiej marynetki? Takiego automatona w ogóle. Otwieramy przejście. Dobra, jako iż będziemy teraz walczyć z marionetkami, to myślę, zmienię sobie też łapy Legionu. Flamberga myślę wymienimy sobie na Fulminsa. A Egidę możemy... Słuchaj? Mogę ją wymienić na przykład na sznurek, albo mogę ją zostawić. Ale chyba sznurek zjeżdża. Ale Fulminz się na pewno przyda. No, ale dobra, to jest koniec. Godzina 15 nagrania. Znaczy, prawie na pewno tego nie zostawię na godzinie 15. Spróbuję to skrócić. Troszeczkę. Zobaczmy. Tak, mogę oddać tą buteleczkę. I zrobimy to. Ale to dopiero w kolejnym materiale. Ja już się tam teleportuję. A my widzimy się... W kolejnym materiale zagrajmy w Lies of P, w którym będziemy zwiedzali tą wystawę. A bo nie wiecie co? Dobra, flaszkę jeszcze oddamy w tym materiale, bo to jest zaraz tutaj obok, a przejście też nie powinno być ani długie do niej, ani bardziej problematyczne, bo te marionetki po prostu będę one-shotował. La Bluise. Najwyższej jakości wino pozyskane z piwniczki w pasażu Lorenziniego. No, nie do końca z piwniczki, no ale okej. Okay. Ktoś na ulicy Rosy Izabel może poznać prawdziwą wartość tego wina. La Bluise to wino o długiej historii nazywane przez niektórych Rubinem Niebios. Ten luksusowy wyrób miał być też przysmakiem legendarnej tropicielki.
O, czyżby to ona była tą traficielką? O ty, ile to tu jest pro flaszek. Ah, lovely wee. Even in the bottle it has a distinctive shade of red. Thank you, young one. Every step is a struggle when you have the petrification disease. But this glimmer of happier days is priceless. Oh, I almost forgot. Speaking of price, here's what I can spare. Please, take it. Pamiątkowa moneta Winniego. Okej, okay. Czy to poszerzy coś u tego? U Pulcinelli? Pamiątkowa moneta otrzymana w ramach podziękowania od starszej kobiety w oknie. Widnieje na niej twarz Winniego. Pamiątkowe monety Winniego zostały wybite w małej liczbie z okazji rocznicy fanklubu Winniego. W tej wyjątkowej imprezie uczestniczyła śmietanka Towarzystwa Kratu. I'll use my power to help you. Dobra, Venini, coś powiesz? I always welcome friend. Nie. Pulcinella? At the house of Venini, even... O, Pulcinella coś może. Strike a light. You found a commemorative coin dating from the founding of the Venini Foundation. The Foundation is a sort of fan club, sir. A very limited number of these were minted for the original members. Well, once Master Venini established himself as the Prince of High Society, his popularity skyrocketed, and his signature coat and glasses were mass-produced. This is one of the originals, however, from the limited run. Take care of it, won't you? You have restored Master Venini's lost collection. You've earned this small token of appreciation, sir. Thank you. Dzięki, mordo! Lubię cię coraz bardziej. Kurde, kamień kwadry to już mi pozwoli na fajne upgrade'y. Ale to jeszcze poczeka. Dobra, to w takim razie ja się z wami żegnam, a my widzimy się... w kolejnym materiał... O Jezu, zapomniałem się tak w ogóle przywitać! Ale mnie to boli te... Oj. Tak być nie powinno. Ale dobra, my się widzimy w kolejnym materiale, w którym to... zajmiemy się całą tą wielką wystawą. A ja się już z wami żegnam. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!